Witam wszystkich, tutaj Tomcia. Dziś pokażę Wam z grubsza, no bo już teraz w tym po prostu o tej porze roku to już nie ma za bardzo dużo prac przy liściastych drzewkach, także, ale tutaj jest troszkę do przycięcia irga, kilka tych kwitnących, które można teraz przyciąć, także pokażę Wam tą irgę, ją w zeszłym roku kupiłem jako takiego wielkiego krzaka w szkółce. I tak go w zeszłym roku przyciąłem i cały sezon sobie rósł po prostu i takie coś z niego wyszło. Także teraz już jest koniec sezonu i na zimę mogę go znowu trochę ją przyciąć. Także w skrócie z grubsza ją przytnę, pokażę Wam mniej więcej jak ona będzie wyglądać, jak będzie przycięta, no nie? No to tak o. Wszystkie te drobne. Te drobne gałązki. O. Proszę bardzo. Pyk. Tak. Tutaj całą. Także coś takiego, z grubsza ją przytniemy. No i oczywiście będziemy ją przycinać, będę ją przycinał w trakcie sezonu, także o. Chcę Wam pokazać po prostu jak z grubsza i to będzie drugi sezon przycinania, także tak gdzieś myślę, że jeszcze z dwa sezony i będzie przepięknie, się nabudują się tutaj gałęzie, będzie przepięknie wyglądać ten materiał, także o. Tutaj całkowicie i tutaj jak widzicie ten szczyt tak wyskoczył. Jego przytniemy tak. Cały ten szczyt. On będzie do rozmnożenia. I także mamy tutaj pąka. Tutaj. I z tego pąka będzie budowany dalej szczyt kolejny w przyszłym sezonie. Także o. Pyk. Tak. Tutaj oczywiście o. Także już zaczyna wyglądać. No i jeszcze oczywiście to musimy skrócić. Też dość sporo. O. Proszę bardzo. To też. Jak widzicie, wszystkie końcóweczki. To będzie szczyt. To tutaj tak. Także zobaczcie już, jak jest pięknie. Ona jest cała pokręcona. I tutaj będą się budowały takie chmurki. Będę budował takie chmurki z gałęzi. O. Także o, na razie tak to wstępnie wygląda. Także irga. Teraz wygląda tak, jak jest przycięta. No, będzie piękny. Dla mnie już jest przepiękna. Piękny materiał będzie na bonsai. Już jest. Z takiego krzaka, także można. I pokażę Wam oczywiście. Będę Wam udostępniał postępy w miarę jak będzie to wszystko tylko. No to także o, to jest irga. Na zimę przygotowana. Tutaj jeszcze tutaj pastą będę zalepiał. Także to ta irga. I tutaj mam jeszcze pięciornik.
pokażę wam też. Jego też muszę na zimę przyciąć. Także oczywiście tą irgę będę rozmnażał. No, z tych już mi się w zeszłym roku udało, także. I tutaj mam pięciornik. Pięciornik też mam, chyba w zeszłym sezonie kupiłem sadzonkę. I czy dwa lata temu. No i tak go ukształtowałem, już jest, wygląda pięknie, jest starym, ma korę. Pięciorniki są długowieczne, także mogą tysiące lat żyć. No i takim się pięknie łuszczy skóra, łuszczy kora. Także ten kwit, pięknie, pięknym kwiatami, to jest odmiana Lovely Pink. Czyli on ma białe kwiaty, jak takie piękne, takie w takich gronach, jak widzicie tutaj, o. Tu już są przekwitnięte, dlatego jak po przekwitnięciu można go przyciąć. I on jak kwitnie tymi kwiatami, najpierw ma białe, a potem się robią takie różowe, czerwonawe, przechodzą w różowe. Pięknie to wygląda, pięknie, po prostu piękne są pięciorniki także, jak to, wszystkie są piękne te drzewka. No ale mówię dziś o pięciorniku. I tak pięciornik też mam dzisiaj do przycięcia na zimę, tak wygląda. Także też w skrócie go przytnę, pokażę wam. O, to po prostu z grubsza będę przycinał. Jak widzicie. O. I zostawiam sobie troszkę dłuższe te końcówki. Wiecie dlaczego? Po prostu, bo jak tutaj będą pąki później, no nie, wybijać, to dopiero na wiosnę będę widział, gdzie. I będę mógł jeszcze przyciąć to. Także wolę sobie zostawić, ja taką mam taktykę z własnego doświadczenia. I będę widział gdzie, jak i wtedy dopiero dokładniej będę wybierał. I na razie tak, po zimie, znaczy na zimę, po sezonie, po przekwitnięciu pięciornika, tak go przytnę po prostu. O. A potem jak będzie wiosna i będą się budować pąki, to będę widział dokładniej gdzie i jeszcze go najwyżej poskracam tutaj trochę, żeby bardziej horyzontalnie tutaj się budowała. Także jak widzicie, o, dużo nie potrzeba, pyk. Tutaj to może zostać. Tutaj przytniemy bardziej. O, tak, tak. Tutaj wytniemy go całego, ponieważ no ja to pokazuję wam, ja to intuicyjnie robię. No ale chciałem wam pokazać, bo to dużo nie ma pracy w tym sezonie. Ja, oczywiście tylko przygotówka na zimę, ale no przycinania już drzew liściastych za bardzo nie ma. Także dużo pracy nie ma, już koniec się sezon. Będę miał tylko przy iglastych więcej, ponieważ można je zadrutować na zimę. Także, o, tu i tutaj tak. I zobaczymy, jak to będą pąki wybijać. Wtedy będę widział bardziej dokładnie. I także zobaczcie, jak pięknie można. To jest drugi sezon prowadzenia ze zwykłej takiej rośliny, z takiego krzaka, no najzwyklejszego takiego ze szkółki. O, jeszcze tutaj tego. Tak. I tutaj będą także, o, tak to wygląda teraz po przycięciu, na zimę przygotowany. Pięciornik, Lovely Pink odmiana. Długowieczne, piękne na bonsai, są wspaniałe materiały, kwitnące, bardzo ładnie wyglądają. Także będę wam też udostępniał postępy pięciornika. Także ten pięciornik i ta irga. Na zimę tak wygląda. Także wygląda, będzie przepięknie już jest. Także dziękuję. Pozdrawiam was wszystkich, Tomcio. Jeszcze pokażę wam, zobaczcie, jak obleciały już z metasekwoi wszystko. Tak wygląda ten lasek. Jak wszystko z niego obleciało. Przepięknie. Metasekwoje. Także pozdrawiam jeszcze raz wszystkich. Irga i pięciornik dzisiaj. Na zimę przygotowane są.
Także na wiosnę zobaczymy, jak to pięknie będzie wszystko odbijać. Pozdrawiam wszystkich. Tamcia.